Rozwiniemy jeszcze wątek meczu Huberta Hurkacza, ale porozmawiamy też o kontrowersjach związanych z udziałem Rosjan i Białorusinów w tenisowych turniejach. W cyklu Prosto z kortu Agata Bachanek. Dobry wieczór. Zgodnie z przewidywaniami Hubert miał trudnego rywala i trudną przeprawę. Tak, wiedziałam, że poprzeczka pójdzie w górę, o tym wczoraj mówiłam, bo jednak Tommy Paul jest to 19 zawodnik w rankingu ATP. Natomiast bilans spotkań był korzystny dla Huberta, 3-0 i wydawało się, że na ten czwarty mecz też mu wystarczy sił. Całkiem dobrze, bo zaczął od półfinału Australian Open, więc jest to zawodnik, który myślę, że jeszcze trochę w tym męskim tenisie namiesza i jeszcze będzie o nim głośno. Natomiast szkoda, bo był to dzisiaj mecz przez Huberta do wygrania. Świątek będzie mieszać dziś w nocy. Tak, już niedługo. Iga Świątek za kilka godzin rozegra swoje spotkanie z Bianką Andreescu. Nie muszę mówić, że oczywiście w roli faworytki wyjdzie na kort, aż strach się bać, co będzie po tym, co mogliśmy oglądać w poprzedniej rundzie, jak dobrze Iga weszła w ten turniej i z Bianką Andreescu do tej pory grała raz. To miało miejsce w Rzymie w zeszłym roku. Iga wygrała, także miejmy nadzieję, że powtórzy ten sukces. Agata, powiedzmy teraz trochę o tych kontrowersjach, bo mam wrażenie, że więcej mówi się o nich niż o samym sporcie. Mówi się, pisze. Tak, niedawno zresztą Sylwia, my rozmawiałyśmy tutaj w studiu o tym, jaką decyzję podjęli organizatorzy Wimbledonu, ci, którzy w zeszłym roku jako jedyni zakazali udziału Rosjanom w turnieju w Londynie, w jednym z najważniejszych turniejów przecież, czyli w Wimbledonie. Lekarze zajmujący się tenisem i kibice przede wszystkim, że bardzo się cieszą, że to się tak skończyło. Natomiast wiadomo, mecz trudny i dobrze, że Jessica go wygrała, no ale nie może tak być, że po prostu jakiejkolwiek reakcji nie ma i jest na to przyzwolenie. A jeszcze dodatkowo trzeba powiedzieć, że Lesia Tsurenko, czyli ukraińska z kolei tenisistka, po prostu zakończyła swój udział w turnieju, bo miała spotkać się z Aryną Sabalenką, czyli Białorusinką, i na to się nie godzi, żeby tenisistki i tenisiści właśnie z Rosji, z Białorusi grali i nie wyszła na kort i w tym momencie po prostu zakończyła swój dział. No bo jak tu można mówić o sporcie i o zdrowej rywalizacji, o sporcie, który powinien łączyć i powinna być to po prostu czysta walka połączona, prawda, z przyjemnością, no to w takiej sytuacji po prostu nie ma takiej możliwości. Czyli jeżeli ta Światowa Federacja nie robi nic, to jedyne na co można liczyć, to na solidaryzowanie się środowiska tenisistów, tak, tenisistek. Tak, i na wyraźne głosy dokładnie tych tenisistów z czołówki. Myślę, żeby to też pomogło. Pytanie, czy na taki protest i bojkot ich stać. Agata Bachanek, bardzo Ci dziękuję. Teraz do sportowego wieczoru wkracza futbol. Barcelona to lider Ligi Hiszpańskiej, ale ma swoje problemy. Do nich trzeba zaliczyć formę Roberta Lewandowskiego i sprawy pozapiłkarskie. Na boisku wszystko się już zgadza. Katalończycy pokonali Athletic Bilbao 1-0.